Dla wielu ludzi święta są obciążone emocjami negatywnymi, trudnymi takimi, mm -hmm. że właśnie się pokłócą, poróżnią, wejdą na politykę i gdzieś tam, prawda, wychodzą zranieni z, taki, z takiego czasu. I dla mnie to jest, to jest znak tego, że przede wszystkim my nie potrafimy normalnie rozmawiać, słuchać, więc ten etap jest bardzo ważny do przejścia. Posłuchajmy, pobądźmy, nawet jeśli ktoś inaczej myśli, pozwól mu inaczej myśleć. Mm -hmm. A jeśli ty inaczej myślisz, prawda, inaczej patrzysz na politykę, to ja z tobą nie będę rozmawiał, dziwami, czaskami wychodzimy, nawet w takiej mm -hmm. sytuacji. Myślę, że to. Pokazuje, że serce nasze jest niezewangelizowane. Rozmowy o apologetyce. Dzień dobry, ja nazywam się Małgorzata Madę i witam w kolejnym odcinku rozmów o apologetyce. Dzisiaj będziemy rozmawiać o komunikacji razem z bratem Piotrem Kwiatkiem. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich. Brat Piotr jest kapucynem, doktorem psychologii, psychoterapeutą, wykładowcą akademickim oraz autorem licznych książek, między innymi y, o sztuce życia bez narzekania y, i też autorem Psalmoterapii. Bardzo dobry tytuł jest tej książki. <grym> Jak już zauważyliśmy, troszkę może być <grym> dla kogoś kontrowersyjny, ale myślę, że ma do obronienia jest ta kontrowersja. Y, chciałam z, porozmawiać z bratem o tym, czy właściwie psychologia. Może w jakiś sposób wesprzeć apologetykę, czy jest jej potrzebna, czy, czy to jest tak, że w ogóle to są zupełnie inne ścieżki? Powiem tak, że pytanie jest oczywiste, choć rzadko jest stawiane. Absolutnie tak, bo psychologia się zajmuje człowiekiem, zajmuje się jego zachowaniem, zrozumieniem zachowania, procesami mentalnymi. Jeśli mamy tą wiedzę, to myślę, że możemy lepiej wejść w dialog różnic apologetyczny. No bo na przykład jeśli mamy do czynienia wiemy, że ktoś ma myślenie takie sztywne, fanatyczne, fundamentalne i teraz psychologia jest w stanie opisać na czym czym się charakteryzuje na przykład podejście stereotypowe myślenie i teraz ja wiem, że mój rozmówca jest tego typu człowiek, który ma takie podejście, no to też ja mogę inaczej stosować komunikację, zasady komunikacji. Więc no, jeśli widzę, że ktoś się nie jest otwarty, to jest pytanie czasem też, no jak rozmawiać z takim człowiekiem. Więc wszystkie zasady komunikacyjne bardzo są przydatne w kontekście apologetyki. Nie? To, to czego nas uczy ta psychologia komunikacji? Co jest no, takie najważniejsze? Myślę przede wszystkim, żeby zrozumieć człowieka, że ten człowiek jest różny, ma różne doświadczenie, ma różny światopogląd nie? i w różny sposób my komunikujemy, więc też. Możemy te zasady czy tą wiedzę uwzględnić w momencie, kiedy się spotykamy z kimś, kto na przykład inaczej myśli. Nie? I daje nam taką to możliwość lepszego poznania i chyba lepiej zorganizowania pewnych celów rozmowy, bo jest pytanie tak naprawdę, jakie są cele rozmowy w komunikacji, czy one są wspólne, czy chcemy je osiągnąć. Bo jeśli ja mam na przykład cel komunikacji, żeby kogoś przekonać do moich poglądów, mm -hmm. nie, to ten cel komunikacyjny może się nie zrealizować, ale jeśli mam takie, zakładam sobie cel, żeby podzielić się moim doświadczeniem, dać świadectwo mojego sposobu przeżywania, myślenia, to ten cel komunikacyjny mogę osiągnąć, nawet jeśli ktoś będzie miał inną filozofię, inną wrażliwość, nie wiem, religijną, czy inne spojrzenie na świat. Nie? I teraz myślę, że psychologia tutaj może pomóc, i komunikacja szczególnie może tutaj pomóc. No dobra, w ewangelizacji mamy, no mamy, jako chrześcijanie, tak, mamy mówić, mamy przekazywać Ewangelię. To, co mamy w Piśmie Świętym, tak? Idźcie na cały świat i głoście, bądźcie gotowi zawsze do obrony, i tak dalej. I co? Tutaj jest w stanie coś tam pomóc? Psychologia? No, myślę tak. Znaczy, po pierwsze, trzeba się dobrze wsłuchać w te orędzie apostolatu, czy misyjności Kościoła, dobrze je zrozumieć. bo Wanius zawsze daje wolność, czyli mhm. mówi, jeśli chcesz, czyli jeśli my pójdziemy z propozycją do kogoś i powiemy, jeśli chcesz, ja ci przedstawiam wartości, o nich mówię i daję ci przestrzeń wolności, czyli nie na siłę kogoś prawda, nawracam, no to wchodzimy jakby w tę ideę tego, co Jezus robił i do czego nas zaprasza. I wciąż tutaj ważne są czynniki czy komunikacyjne, też w jaki sposób my się na przykład komunikujemy ze współczesnym człowiekiem, bo na przykład współczesny człowiek może mniej czytać, a może więcej obra oglądać obrazów. Jest pytanie, czy jeśli wchodzimy w ewangelizację, czy wykorzystujemy na przykład współczesne media. Mhm. Choćby nawet, właśnie przekazy takie medialne. No i to jest wszystko bardzo ważne. Dzisiaj pan Jezus by to wykorzystywał, nie tylko by szedł w stronę pewnej klasyki, tylko. Przyszedłby pra... do podcastu. Myślę, że przyszedł chętnie do podcastu i by opowiadał o miłości Boga, by wykorzystał pewnie wszystkie środki, bo jest mistrzem komunikacji, bo sposób, w jaki sposób też mówi, no to używa metafor, używa prostych obrazów, zrozumiałych dla ludzi. Więc od Jezusa możemy się uczyć tej, 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 tego kunsztu słowa też, nie? na to, żeby odbiorca, czy jest wykształcony, czy nie jest wykształcony, czy dzieli jego poglądy, czy nie dzieli, ale mhm. każdy w jaki sposób był, spotkał się z jego słowami i było to zdumienie, ponieważ u Jezusa słowa też łączyły się z czynami. To mhm. był też takie mocny przekaz, bo on był związany też no, z potwierdzeniem przez czyny. I tutaj też tego możemy się uczyć, i jeśli ktoś jest wiarogodny, ktoś jest spójny z tym, co mówi, ten przekaz jest też autentyczny, i właśnie w komunikacji. Komunikacji jest ważne, żeby przekaz był autentyczny, czyli była spójność nie? między słowem a tym, jak żyjemy. Czy czyli mamy nie parkujemy. być hipokrytami. No nie, to nie pomaga i na pewno tutaj też to jest zasada ewangeliczna. Pan Jezus właśnie z tym miał problem, nie tylko z tym, że człowiek inaczej myślał, ale z kimś, kto uważał, że właśnie człowiek na przykład osądzał kogoś drugiego, nie? i nie był szczery przed sobą, przed innymi. Myślę, że to są takie problemy, też które mogą być. W czy może zaczniemy tak jeszcze dodając do tego, że komunikacja to nie jest tylko to co mówimy, tak, że możemy komunikować na różne sposoby właśnie, to co mówimy, że świadectwo, tak? to też jest komunikacja w jakiś sposób, mhm. prawda? Tak, właśnie komunikacja, komunikare z łaciny to jest stworzyć nawet więź, czyli to nie chodzi tylko o przekaz, treść. Nie? Mhm. Von Schulz, taki jeden autor, który napisał książkę Sztuka Porozumiewania się, on mówi o takim kwadracie komunikacji. Są cztery poziomy komunikowania się: jest treść, mhm. prawda? W każdej komunikacji jest self-prezentacja, czyli autoprezentacja. Coś mówimy o sobie, to nie znaczy, że ja muszę mówić historię ze swojego życia, ale jak mówię, mówię też o sobie. Później kolejny poziom, trzeci to jest relacja. W każdej komunikacji mamy przekaz relacji, jak kogo traktujemy. Nie? to też Ten przekaz może być to, w jaki sposób siedzimy, patrzymy mhm. na siebie. Nie ktoś może komunikować, mieć głowę zadartą do góry, oczy, i będzie też pokazywał w formie pewną relację do kogoś, która może być asymetryczna, symetryczna, może być bliska, pełna zaufania, lękowa, no więc jest zawsze relacja. I czwarty wymiar komunikacji to jest apel, co chce osiągnąć. Jak rozmawiamy tutaj. To jest jakiś cel. Nie? Mamy założone gdzieś w głowie cele, do czego ma ta rozmowa prowadzić, co chcemy osiągnąć przez tą naszą komunikację. Więc ona jest sama w sobie złożona. Oprócz tego to mamy różne kanały, bo jest kanał właśnie werbalny, niewerbalny. Hmm. Niewerbalny często jest czasem bardziej no, dający informacje. Wtedy, kiedy jest niespójność między niewerbalnym werbalnym kanałem, no to wtedy więcej czytamy z tego kanału niewerbalnego. Nie? Tak, tak. Czyli na przykład, jak ktoś tam mówi, nie. Bracia, to bardzo radujcie jest, się. radujcie się, bardzo ciekawy temat. A mówi wszystko ze smutkiem, prawie. No to ktoś będzie no miał zgrzyt w odbiorze takiej treści niespójnej, nie? i będzie więcej czytał, że to, co ciało mówi, przez ciało ten człowiek mówi, jest więcej autentyczności tam niż w przekazie werbalnym. Więc ta komunikacja jest bardzo taka złożona, i niekiedy konflikty powstają nie na zasadzie właśnie intencji, tego, że ktoś chce intencjonalnie kogoś krzywdzić, tylko na zasadzie właśnie niezrozumienia tej złożoności przekazów. Nie? Także to taki jest dosyć duży świat, i ciekawe jest tak, że właśnie w tym świecie my funkcjonujemy, bo gdzieś tam. Czasu, który nie wykorzystujemy na sen, później ten czas takiej aktywności, 70% między zawsze komunikujemy, czy słuchamy, czytamy, czy mówimy do kogoś, to jest bardzo duży czas, kiedy spędzamy na komunikację, mm -hmm. bo wszystko, co robimy, jest komunikacją, tak naprawdę. Nie można nie komunikować, to jest też taka zasada. I teraz jest pytanie, jeśli komunikacja jest tak bardzo ważna, tak powszechna w naszym życiu codziennym, bez względu na zawód, na przekonania polityczne, pytanie, ile czasu spędzamy, żeby w tej komunikacji się rozwijać, poznawać tą komunikację? A ona jest bardzo przydatna do ewangelizacji, do, do, do spotkania z drugim człowiekiem. Nie? żeby poznać Małżeństwie. Małżeństwie, małżeństwie, nie w rodzinie. Mm -hmm. Choćby, nawet kluczem do komunikacji jest przez zdolność słuchania, umiejętność słuchania. I są. Zwyczajne różne techniki, jak, jak pewnego rodzaju parafrazowanie, czy takie aktywne słuchanie, które polega na tym, że mamy zaangażowane oczy, uszy, mamy zaangażowane emocje, serce w, w słuchaniu. Po prostu i to jest coś takiego, co my przeżywamy różne modele komunikacyjne, uczymy się od rodziców, i nie zawsze to są dobre, właściwe wzorce. No, i potrzeba tak naprawdę gdzieś edukacji na jakimś poziomie, żeby też no, dokonać pewnej autorefleksji na temat, jak ja mówię, jak ja słucham. Bo czasem jest tak, że są ludzie, którzy bardzo dużo lubią mówić, a, a są też tacy, którzy na przykład w ogóle też nie potrafią słuchać, wejść w, no, w takie poznanie tego, co druga osoba mówi. No i te, to można się nauczyć, nie? komunikację można się trochę nauczyć, na pewno ją ulepszyć, może nie stać się idealnym czy mówcą, bo nie chodzi o retorykę, tylko chodzi też o komunikację, która ma mi pomóc tworzyć więź, bo jest pytanie po co, to co wspomniałem, komunikare, tworzyć więź, więc uczę się komunikacji. Ponieważ chcę mieć lepsze więzi, relacje. Jeśli mam lepsze więzi, relacje, to mam więcej szczęścia w życiu. Nie? Badania mówią, że czynnik, który buduje szczęście, jednym z ważniejszych to jest relacja. Mhm. A teraz o co chodzi w relacji? Chodzi też o komunikację. Więc można pójść od komunikacji do więzi, prawda? Od więzi, czyli relacji intymnych czy innych, do tematu szczęścia. Czy to zależy trochę od naszego temperamentu? Temperament wpływa na też choćby charakter komunikatów, nie? bo ktoś może się szybko zirytować, być eksplozywny, prawda? impulsywny. Ktoś natomiast może właśnie tą impulsywność bardzo mocno też nie być przygotowany albo no, nie mieć łatwości przygotowania w ten sposób, więc temperament w ogóle, całość będzie wpływał, też na, na, na charakter relacji. I jak najbardziej. No, teraz znowu poznanie różnych temperamentów daje nam możliwość, aha, ten człowiek tak reaguje, w takim, w takim kluczu temperamentu, czy ha, w swoim charakterze, osobowości. I taka wiedza też poznania siebie, ale poznania drugiego człowieka daje nam też taką możliwość być może jeszcze lepszego zrozumienia pewnych reakcji czy form. Nie? Dlatego cały czas mm -hmm. te studium wiedzy, kim jest człowiek, jak komunikuje, no, jest przydatne nie tylko w kontekście ja, ale też w kontekście drugie ty, druga ta osoba, bo każdy z nas inaczej komunikuje. Nie? Każdy z nas ma inną historię, każdy z nas funkcjonował w innym modelu rodzinnym komunikacyjnym, mm -hmm. gdzieś w domu, na przykład. O sprawach się mówiło jasno, otwarcie, gdzieś nabierało się wody i nic się nie mówiło. W jednym domu na przykład była właśnie ekspresja werbalna, w innym na przykład ktoś kogoś karał ciszą nieodzywaniem się przez mm -hmm. trzy dni. Gdzieś później, właśnie wchodząc, te modele my, są w nas, i my trochę tworząc nowe relacje wspólnoty, czy więzi małżeńskie, trochę automatycznie przerzucamy te modele bez być może refleksyjnie nawet na te nowe struktury. Nie? No i czasem tutaj pojawiały się właśnie konflikty, napięcia, które nie wynikają ze złej intencji czy woli, mhm. tylko bardziej wynikają z tego, kurczę, że ktoś w sposób ślepy, ma właśnie taki automatyczny przerzuca coś, co otrzymał kiedyś. Prze, da się przeprogramować prze w głowie niektóre rzeczy? Niektóre rzeczy tak, niektóre tak. A są no, ten, takie, których się nie da? No temperament na przykład, czy takie impulsywność, nad, nad impulsywnością też można pracować, powinno się pracować, nie? Ale, ale tutaj na pewno są zakresy możliwości zmiany pewnych zachowań, czy wzorców pewnych. Ogólnie jest taka nadzieja, że wiele rzeczy można naprawdę zmieniać. Jak się pracuje, <laughs> człowiek nie. się modli, człowiek słucha kogoś innego, to dostaje informacje, myśli, co jest dla mnie bardziej korzystne i w tym kontekście można zmienić swoje też, mhm. nawet niektóre wyuczone bezpieczne modele, które kiedyś były funkcjonalne, ale w tej nowej mhm. sytuacji relacyjnej ten sposób reakcji może nie być dobry. Nie? Mhm. Czyli nie wiem, ktoś rozwiązywał konflikty kłótnią, właśnie podniesionym tonem nie? i teraz no, przemyśli, no to nie jest dobre, nie buduje klimatu, atmosfery, mhm. więc trzeba to zmienić i tego można się nauczyć. To trzeba analizy trochę siebie zrobić. No zawsze no, być ktoś... świadomym tego, no. nie, bo to czasami znaczy tak działamy instynktownie i nie jesteśmy świadomi tego, jak się zachowujemy, nie? Na przykład ja na przykład gestykuluję. No. <laughs> nie? I, I to też jest jakiś komunikat, który niektórzy ludzie Różnie mogą oceniać, prawda, że, 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 że to wynika z jakiegoś charakteru albo z niekompetencji, czasami tak mówią, nie? Że, że ci, co za dużo gestykulują, to, to, to bo muszą sobie pomagać w mówieniu. Nie? To Włosi są mistrzami, jak to miałem okazję tam być, to rzeczywiście potrafią zostawić kierownicę i coś tłumaczyć, nie dotykając kierownicy i wciąż jechać, jadą jechać prosto. Ale znowu brak takiej pozawerbalnej odczytuje. Jako taki brak emocji, prawda? Ja myślę, że ogólnie mamy problem z czasem, właśnie temat jest emocji, komunikacji, duży temat, i w niektórych wypadkach warto by w ogóle uczyć komunikacji, uruchomić emocje i nasze ciało bardziej. Czyli mhm. chyba większy problem mamy z tym, że. Ciało jest sztywne, nie komunikuje, albo staramy się je tak jakoś w takie ramy włożyć, niż to, żeby pozwolić na pewną ekspresję wyrazu, czy rąk, czy naszych gestów, czy, czy naszej twarzy. Ale ciało cały czas komunikuje. Nawet jeśli też staramy się nic nie mówić, siedzisz sztywno, prawda, to też to będzie coś komunikowało. No nie? tak, tak. Dobrze, a jakie najczęściej błędy popełniamy w komunikacji? Błędów jest bardzo dużo, taki Gordon, Thomas Gordon mówił o tak zwanej brudnej dwunastce. Między innymi takim błędem jest osądzanie kogoś, nie? krytykowanie w czasie komunikacji albo słuchanie po to, żeby wygrać tylko na argumenty. Takim błędem komunikacyjnym może być przerwanie komuś albo odpowiadanie za kogoś, zadaje ci pytanie. I ty próbujesz odpowiedzieć, a ja już od razu odpowiadam, bo moje pytanie służyło tylko po to, żeby od ciebie wydobyć coś, co może służyć, żebym ja coś o sobie powiedział. Przykład na to, pytam się, no, gdzie byłaś na wakacjach? Ty byłaś w Turcji, powiedzmy, a ja od razu przerywam cię, czyli nie słucham cię, żeby zapytać się, o jak tam było, co, co widziałaś ciekawego, to od razu ja mówię, a ja byłem w Grecji, wiesz, i opowiem Ci teraz o Grecji. To jest przykład, że ja cię nie słucham i to jest błąd komunikacyjny, czyli w ogóle podstawowy błąd komunikacyjny to jest. Właśnie niesłuchanie też, ale, mm. ale przerywanie, czasem może być wielość pytań, i z jednej strony pytania mają świetną funkcję, bo pozwalają klaryfikować przez pewien przekaz. A z drugiej strony może być wielość pytań zupełnie niepotrzebnych, oderwanych od tego, by budować więzi, to też mogą pytania czasem przeszkadzać. Nie? Tak, bo to, to, co wszystko, ojciec teraz, przepraszam, brat wymienił cały czas za, za dużo zakładników, o których mówię ojciec teraz. Może być się też bo... myć. To są takie rzeczy, które w apologetyce no, bez przerwy są. Poruszane i myślę, że, że taka komunikacja, rozmowy, właśnie związane z tematami obrony, wiary i tak dalej, mhm. mnóstwo jest tych błędów, i faktycznie trzeba się bardzo natrudzić, znaczy w sobie nauczyć się, jak nie robić tych rzeczy, tak. które, o których brat wspomniał. Nie? Mhm. Czyli właśnie nie słuchamy na przykład drugiej osoby, nie? Jakie ona ma faktycznie argumenty, z czym ona faktycznie ma problem? Bo już nam się wydaje, że, że wsadzamy ją w jakieś takie ramy: a to jest ateista, a to tak. jest jakiś tam inny, a to jest ktoś i faktycznie nie jesteśmy w stanie. Dobrze, jakby zdiagnozować nawet, w czym leży problem nie? danej tak osoby. Tak, jest. Boże, możemy wiesz, rozmawiać, narzucić na kogoś nasz schemat, pewnego rodzaju przekonanie, taki schemat poznawczy. Ten człowiek jest taki, czy jakąś naklejkę przykleić. Ja będę rozmawiał z tą moją naklejką, czyli reprezentacją tej osoby, a ja nie będę z żywą osobą rozmawiał. Nie? I w tym kontekście właśnie ta otwartość na słuchanie jest, jest kluczowa do tego, bo może się okazać, że to, co ja myślę o tej osobie, jest zupełnie czymś innym, co ta osoba reprezentuje. I w tym kontekście te stereotypy to są właśnie uproszczone schematy mentalne, które przerzucamy na kogoś, na coś. Wydaje nam się, że wiemy bardzo dużo, bo ten schemat jest jakiś związany z jakimś może niekoniecznie nawet naszym doświadczeniem, bo na przykład jest taki no, polityk, prawda, czasem może mieć uprzedzenie czy pewną wizję polityka, ale ktoś może w życiu nigdy nie widział, nie spotkał, nie rozmawiał z politykiem, prawda, i teraz ten obraz medialny, który mamy, albo wyobrażeniowy, możemy narzucić na kogoś, z kim się realnie spotkamy i okazuje się, że Właśnie zupełnie inny mam obraz w głowie niż to, co w realu spotykam się. I to każda grupa społeczna, czy każdy temat może być widziany bardzo mocno przez takie niestety kalki, które nie pomagają nam się spotkać z kimś, tylko wręcz utrudniają. Nie? I w apokoledzyce mi się wydaje, że to jest bardzo ważne, nie? czyli spotykam się z człowiekiem niewierzącym albo z człowiekiem, który wyznaje inne świat wartości. No i to może mi zakłócić cały system, tak naprawdę zrozumienia tego człowieka. Tomasz Halik, ja jestem też, te, lubię tego autora, ponieważ mm -hmm. on... W kontekście też funkcjonuje w świecie bardzo ateistycznym, jeśli chodzi o Czechy, mhm. ale on świetną daje taką metodę spotkania z drugim człowiekiem i mu opisuje, że dzisiaj lepiej mówić o człowieku, nie dzielić świat na wierzących i niewierzących, tylko bardziej pytający, nie pytający, bo mhm. mówi, że ludzie pytający, nie pytający są w grupie wierzących i ludzie pytający, nie pytający Pana Boga są wśród, wśród ludzi tych, którzy są niewierzący, i wierzący właśnie. I to jest bardzo ważne, bo, bo może być ktoś wierzący, który nie pytał Pana Boga, i funkcjonuje w schematach. Jest na mieliźnie pewnego przeżywania też Pana Boga. Nie? I mi się wydaje, że ważne jest pytać cały czas o Pana Boga: czy jestem wierzący? Czy nie jestem wierzący, to możemy się spotkać, bo jesteśmy ludźmi otwartymi. Nie? Mhm. I, I nie tylko w temacie na przykład Pana Boga, ale ta otwartość może być w poznaniu drugiego człowieka. Nie jestem zaciekawiony, to, bo powiedz mi coś więcej o sobie. Nie? I w tej mhm. otwartości ja mogę spotykać się z tematami, które nas łączą, i później dochodzimy do tematów, które nas dzielą. Mhm. Jak miałem okazję robić psychoterapię w Stanach Zjednoczonych, to pracowałem właśnie w grupie, która była ateistyczna. Były osoby, które na przykład były. Bardzo negatywne na Kościół patrzyły. Były osoby wyznania muzułmańskiego, no, no różne, prawda? I w pewnym momencie co się stało, że ja z nimi zacząłem tworzyć więź, relacje Piotr, nie wiem, Małgosia, czy, czy, czy Karolina, czy, czy, czy Paweł. I później relacje, ja jestem studentem, ja jestem studentem, ty jesteś studentem, nie? Mhm. Ja jestem otwarty na temat szczęścia, ty jesteś otwarty na szczęście, więc znaleźliśmy pomosty, pewne tematyczne, które nas łączą, które nie dzieliły nas, w których oczywiście musieliśmy też je zrozumieć, bo być może różnie definiujemy rodzinę, różnie definiujemy niektóre mhm. świat wartości, czy tym bardziej je przeżywamy. Ale na pewno znaleźliśmy ogromną ilość tematów wspólnych, i dopiero kiedy stworzymy więzi w tych tematach wspólnych, ja uważam, łatwiej jest dojść do tematów różnic. Nie? Czyli, mhm. on, aha, ty jesteś księdzem katolickim, nie? ale już na przykład nie musi się uruchamiać u niego agresja na mnie, tylko ponieważ mamy już więź ludzką, tą rzeczywistości pewnej, na zasadzie kolega, koleżanka z, z klasy, ze studiów. To możemy porozmawiać spokojnie o tych różnicach. Nie? Mhm. Dlatego ja jestem zwolennikiem spotykania się z człowiekiem różnym, bez... różnorodność w ogóle nie musi być konfliktowa. Nie? To sposób mhm. przeżywania, podchodzenia do różnorodności może być konfliktowe. I ja mam spotkania z różnymi ludźmi, z którymi nie uważam, że muszę się kłócić albo na siłę przyciągać linę, kto ma rację. Pytanie, czy zawsze to jest ważne w relacji, kto ma rację. Nie? No niekoniecznie chyba. Wspomniał właśnie brat o tym, że musimy jakieś definicje jakby ustalić wspólne. Czy, czy to nie jest jakby początek takiej skutecznej komunikacji, gdzie, gdzie jakby no jakiś. No bo co to znaczy, że jestem. Ja jestem wierzący, ja jestem wierzący, tak? No ale co to znaczy właściwie, tak? W co my wierzymy, tak? Ja teraz taki przygotowuję projekt o książkę Duchowość bez spiny. No i pierwsze zadanie, muszę zadać sobie pytanie, co, co jest, rozumiem pod duchowością? I też spina. spina. Spina to nie znaczy, że na życie bez wymogów czy trudności, ale trzeba określić te pojęcia, żeby ktoś nie miał taką łatwość zrozumienia. Ale właśnie czym jest duchowość, czym jest wiara? To jest ważne, bo nawet taki temat jak słowo mama, to odbiorca może odbierać to słowo zupełnie inaczej niż nadawca, nie? czyli dekodować. Bo ktoś miał mamę, to znaczy obecną fizycznie wrażliwą, czułą w domu, i dla niego mama będzie przywołała wspomnienia pozytywne, emocje pozytywne, a ktoś na przykład we wczesnym dzieciństwie stracił rodziców albo stracił mamę, albo tej mamy nie było obecnej tak psychologicznie, nie była ona ciepła, być może była szorstka bardzo z różnych powodów. I słowo mama niekoniecznie u niego musi wywoływać cały wachlarz emocji pozytywnych u drugiego, więc czasem trzeba uwzględniać to, że to, co ja mówię, niekoniecznie odbiorca odbiera w ten sposób, jaki ja chcę nadać ten komunikat i dlatego słuchanie, zapytanie się daje mi szansę poznania jego doświadczenia i jego definiowania tych pojęć niektórych, dla mnie one się wydają oczywiste. Ja ostatnio miałem takie ciekawe doświadczenie ze studentami. Mój brat, brat bliźniak, może od tego zacznę, kiedyś mi powiedział, słuchał moją konferencję. Ja zawsze, mimo że już ponad 20 lat głoszę różne przekazy, ale zawsze pytam, powiedz, co w tej konferencji nie było czytelne jasne, jakie masz uwagi? Nie? I on zawsze hojnie mi powie o pewnych problemach jako zwykły, zwykły słuchacz i mówi: Piotr, użyłeś w tej konferencji słowo akronim. Nie wiem, co to znaczy. A tak my akronim przecież to takie proste słowo, przecież wszyscy wiedzą, nie? I tam zacząłem tłumaczyć mojemu bratu, co to znaczy słowo akronim, ale dało mi to do myślenia, że wciąż mogę używać niektórych słów, które są w ogóle nieznajome nie, nie, nie dla odbiorcy, ale mówię na sprawdze ze studentami. Mam właśnie wykład z komunikacji z drugim rokiem w seminarium i pytam się, słuchajcie, co to znaczy akronim? Czy wiecie? I zakładałem, że wszyscy będą wiedzieć. Okazało się, że prawie nikt nie wiedział. I wtedy, o, czyli to, co jest dla mnie bliskie, niektóre pojęcia, w których ja funkcjonuję, nie wiem, słowo nawet dobrostan. To może się okazać, że dla słuchacza te terminy jak akronim, dobrostan czy jakieś inne, nie wiem, słowo potrzeby, słowo matka, okazuje się, że, a mogą być niektóre w ogóle niezrozumiałe, albo niektóre inaczej zrozumiałe niż to, co ja próbuję powiedzieć o nich. Nie? Więc pewnego rodzaju ta praca z tymi pojęciami, kto jak co rozumie, tym bardziej, kiedy dotkniemy tematów takich abstrakcyjnych jak Bóg, miłość, wiara, no abstrakcyjnych w znaczeniu, że mówię o pewnej rzeczywistości złożonej. No, i też, która no, nie jest taka konkretna jak stół, że możemy dotknąć stół, o tym w stole będziemy mówić, no ale tak naprawdę ten prototyp stołu wyobrażeniowy możemy jakoś sobie wyobrazić, ale stół może mieć z jedną nogą, może mieć cztery nogi, więc to też już zwyczajny, konkretny przedmiot może mieć wiele znaczeń, wyobrażeń, a tym bardziej, kiedy poruszamy temat taki abstrakcyjny, jak właśnie wiara, szczęście, miłość, nadzieja. Nie? To są wszystko słowa, które wymagają pewnego rodzaju też do dookreślania. Mm -hmm. Ja pamiętam, kiedyś też kiedyś pisałem taką pracę o nadziei, co Richard Snyder, taki amerykański psycholog, mówił na temat nadziei. Tam gdzieś to czytałem, że zdziwiłem się, że jest prawie 20 teorii różnych, a 40 ponad, czy blisko 50 definicji słowa nadzieja. Więc no, każdy z nas może trochę inaczej patrzeć na te słowa, nawet najbardziej klasyczne, najczęściej używane. Nie? W tym kontekście, dlatego y, ta studiowanie komunikacji daje mi taki respekt. To nie chodzi o to, że ja od razu już wszystko wiem, potrafię nazwać, przekalkulować, ale trochę mogę się zatrzymać i powiedzieć: Muszę więcej posłuchać, żeby kogoś zrozumieć tak naprawdę, co miał na myśli. No właśnie dlatego w takiej ewangelizacji, apologetyce, no nie, nie, niesamowicie ważne jest to, żeby, żeby najpierw, zanim na, tak przynajmniej ja jestem misjologiem, tak. Mhm. Jak misjonarze jadą do Afryki, no to mhm. nie mogą, nie, nie to nie jest tak, że przyjadą od razu, by to głosić, tak? Nie da się, znaczy i, i bariera językowa, tak, ale też inne w ogóle koncepty w głowie ludzie mają, jak używają danych subów, tak? Dokładnie. Co to znaczy, że Bóg jest Ojcem? Tak, no, gdzieś mamy koncept swojego ojca, tak? który nakładamy na to, co, 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 co to znaczy. Więc najpierw naprawdę trzeba, trzeba dobrze człowieka wysłuchać, tak? żeby dopiero móc mu. Yy, Przekazać jakby Ewangelię, prawda? Bo to się tak no, nie, nie da się tak od razu. Tak. Ja warsztaty z komunikacji zaczynam często takim pytaniem: Co trzeba zrobić, żeby Jasia nauczyć matematyki? Nie? I to różne są odpowiedzi, ale odpowiedź taką, którą później daję, to mówię tak: trzeba znać Jasia i znać matematykę. <noise> Nie? I właśnie to, co mówisz, nie? w kontekście doświadczenia misji, to misjonarz nie tylko ma znać Ewangelię, nie? ale on powinien znać Jasia, bo Jasiu może mieć 85 lat i może być na przykład sklerotykiem i może nic nie, nie pamiętać, a Jasiu może mieć, nie wiem, 6 lat i sposób mówienia do Jasia musi być inny. Jasiu może być z tej kultury, albo z tej kultury, więc no, ta różnorodność, kim jest ten Jasiu, jest bardzo ważna. To poznanie człowieka jest kluczem do zrozumienia całego Świata. Jak to ktoś mówił. I w tym kontekście to jest słuszna uwaga, że, że, że nie tylko właśnie z konceptem jakimś idziemy na rozmowę, tylko też z taką próbą zrozumienia, z kim będziemy rozmawiać. Mhm. Ale często no, jesteśmy w kościele, czytamy Biblię i już mówiliśmy o tym, że odwołujemy się do Jezusa i tego, jak On komunikował, tak? No i wyciągamy takie fragmenty. Które są często powtarzane. Jak Jezus idzie do świątyni i widzi tych, tych, to nie rozmawia z nimi, tylko wyciąga, znaczy tam chyba, jak to się mówi. No teraz o, mam problem komunikacyjny. Ja, no. Ukręca, tak, ten bat i tam bicz, okay. tak, i tam leje tych ludzi i wyrzuca. Potem Jezus mówi: Niech wasza mowa zawsze będzie tak, tak, albo nie, nie. No i są ludzie, którzy mówią tak, musimy komunikować. No musimy te przekazy czy te fragmenty ewangeliczne rozumieć w całości przekazu ewangelii, Pisma Świętego, ale też tutaj Jezus świetnie komunikuje na różnych poziomach. Oczywiście w tej komunikacji jest czasem bardzo też klarowny, dynamiczny, pokazuje też gniew, mhm. jest zaangażowany, nie? Bo, bo zależy mu na zbawieniu człowieka, więc uruchomi pewne emocje takie, które będą pokazywać. był w pełni człowiekiem. Mhm. Więc też nie można na Jezusa patrzeć tak, odrealnić go od tego człowieczeństwa. W tym człowieczeństwie mieszczą się wszystkie emocje i on to przeżywa, oprócz właśnie grzechu. Więc kiedy mamy świadectwa takie, gdzie, gdzie bierze ten bicz i ten tym, tym, ten gniew jest w, w tej komunikacji. No, w komunikacji czasem będzie uruchomiony gniew. To jest taka różnica, że ten gniew go nie opanował, że on nie stał się sługą tego gniewu, ale on używał gniew po to, żeby coś komunikować. I my się wydaje, że możemy sensownie używać pewnego rodzaju tego bogatego wachlarzu, stylów, treści komunikacyjnych. Chociaż cel nie uświęca środków, ale Jezus wiedział, do kogo jak może pomóc w jakiej sytuacji. To właśnie ta zdolność poznania serca ludzkiego i kontekstu, gdzie u Jezusa to było, bo Jezus znał myśli nawet niektórych, mm. prawda? Jak zaczęli szemrać czy coś, to on poznawał te myśli, więc Jezus miał niesamowite poznanie i wiedział w jakim momencie, jakim stylem komunikacyjnym zwracać się do mm. człowieka, i to jest coś niesamowitego. I dlatego nie możemy my naśladować Jezusa tylko w niektórych wyrywkach Jego, Jego bycia w tym człowieczeństwie, czy, czy w przekazie, który ma globalny na temat, że Bóg jest miłością. Ale tu wrócę do takiego przykładu ojca Pio. Ojciec Pio, kapucyn, który właśnie jest święty stygmatyk, znany prawdopodobnie wielu też słuchaczom, miał niestety taką szorstką metodę pracy czy spowiadania w konfesjonale. Potrafił mm -hmm. niekiedy nawet brutalnie zamknąć takie okienka, bo były takie okienka w konfesjonale, mm -hmm. zamykał i mówił, wynoś się stąd. Nie? Mm -hmm. Musimy zrozumieć południowe Włochy, ta mentalność, ale wciąż to było bardzo zachowanie, dosyć mocne. Niektóre którzy prawie tacy wychodzili bardzo mocno oburzeni, dotknięci tym. I później po latach niektórzy wracali i mówili, że to było im potrzebne, bo tak naprawdę przychodzili tylko dla sensacji, żeby zobaczyć stygmatyka, a nie żeby przeżyć sakrament pojednania. Mm -hmm. Nie mieli kontaktu ze swoim grzechem i ojciec Pio miał te poznanie, potrafił to robić. I teraz, co jest ciekawego, niektórzy kapucyni, bracia wtedy żyjący obok ojca Pio, zaczęli go naśladować, czyli też byli dosyć mocni, wymagający, tacy szorstcy dla człowieka. I to doszło do ojca Pio i ojciec Pio powiedział tak, jeden jest ojciec Pio, nie? wy nie możecie tego robić. I, I o co chodziło, że ojciec Pio znowu miał dar poznania, bo miał dary nadprzyrodzone i potrafił gdzieś czytać więcej w duszy człowieka. I wiedział, że jeśli nawet tu pokażę mu szolskie takie oblicze, wiedział, że ten człowiek po dwóch, trzech latach wróci. Teraz bracia, którzy próbowali go kopiować, nie mieli tej wiedzy, więc naśladowali pewien styl, w którym tak naprawdę krzywdzili człowieka. I też niestety pokazywali brak takiej prawdy tego sakramentu, że to spotkanie miłosierne, pełne dobroci, życzliwości. I ojciec Pio tutaj powiedział: Nie, nie możecie tak robić. Nie? I teraz, w tym kontekście, też powracając z tego przykładu do Jezusa, myślę, że patrzymy na Jezusa w całości, na jego Jłogamę, ale on zawsze kochał człowieka. Teraz, tak, jeśli my kochamy człowieka naprawdę kochamy człowieka, Jezus autentycznie kochał człowieka i teraz użyjemy słów, które nawet mama jest zdenerwowana, dziecko dotknęło rączkami prawda, palnika, czy, czy prawda, je się mm -hmm. oparzyło i mama, jeśli krzyknie, wybuchnie, no robi to z troski, z miłości, mm -hmm. bo zaraz mm -hmm. przytuli i tak dalej. I my się wydaje, że to jest ta, ta prawda komunikacji, że nawet jeśli Jezus użył tego szorstkiego formy, to On, on jednak to wkluczy jest zawsze miłości. I problem naszych czasem uruchomienia nerwów, czy złości, że one biorą górę i gdzieś tej miłości tam nie ma. I wtedy możemy ranić siebie. Ale jeśli komuś powiemy nie... Ale naprawdę z miłością, z troską, to słowo nie może być przyjęte inaczej nie? niż kiedy pozwolimy sobie, że wpadniemy w jakąś taką no, wybuchowość klasyczną, czystą. Więc ja bym tak fragmentarycznie na Jezusa nie patrzył, mm -hmm. bo bym go widział w cały czas w kontekście całego, całej misji wielkiej troski, do zbawienia człowieka, za którą on naprawdę oddał swoje życie. Więc to była taka miłość. I teraz w tej miłości on też komunikuje tego te oddanie życiu jest też komunikacją. Nie? I mi się wydaje, że to jest główny przekaz. Teraz te wszystkie inne pochodnie mają wymiar ten taki ludzki, codzienny, który no, nie, 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 nie zmienia narracji miłości Jezusa do człowieka każdego. Ale to jest bardzo trudne. Znaczy, w takim sensie, że ja się wcale nie dziwię tym innym kapucynom, że naśladowali ojca Pio, tak? No bo widzimy. Człowiek, co inni robią, i chcemy robić to samo, bo widzimy jakieś owoce tego, tak? I... Tak, to jest taka pułapka, że u niego są te owoce, u mnie nie ma już na przykład tych owoców, bym tak robił, i wtedy trzeba, jakby tak patrzeć, też całościowo nie kopiować. Właśnie to, co niedawno mieliśmy, tę uroczystość wszystkich świętych, i papież Franciszek mówi: nie kopiujcie w świętości. Bo każdy ma znaleźć swoją drogę, nie, mm -hmm. nie naśladować właśnie. Nie? To jest tak, jak młody człowiek przychodzi do zakonu, naczyta się hagiografii, ży o życiorysy świętych i widzi, o ten święty spał na, prawda, na kamieniu głowę, no to poduszkę wejme na kamieniu. Tylko to nie jest istota świętości, asceza na przykład. Nie? A teraz my możemy naśladować tą formę ascetyczności w świętych. Tylko świętości chodzi o miłość, bo duszą świętości jest miłość. I teraz Ja muszę miłość przeżywać. Nie? Dobrze, jeśli nawet sobie tą y, podłogę podłożę zamiast poduszki miękkiej, kamień, to to musi być związane z gestem miłości. Mhm. Teraz, jeśli ja naśladuję tylko formę albo mhm. coś, co jest trzeciorzędne. To mogę wypaczać to, co jest istotą na przykład nie? w tym. I u ojca Pio było taki chyba moment taki, i trzeba uważać właśnie, żeby no istotę brać z przykładów. My mamy rzeczywiście od dziecka, bo uczymy się na zasadzie obserwacji, czy dzieci często mhm. kopiują swoich rodziców. Nie, tata robi w taki sposób. no To dziecko chce być dorosłe szybkie, no to będzie tatę naśladował czy mamy. Ale dziś później my musimy też, jest tak zwany drugi poziom socjalizacji, czyli taki moment, kiedy my zaczynamy też wybierać pewne wartości i formę wyrazu tych wartości, i wtedy tworzy się nasz sposób, właśnie przeżywania życia, siebie samego, jak na siebie patrzymy, na drugiego człowieka. Nawet jeśli, nie wiem, mój rodzic mówił na przykład negatywnie na temat, nie wiem, Żydów, cyklistów czy, czy sportowców, to będzie jaka kategoria. Teraz jako dziecko nasłuchałem się dużo negatywności na temat jakiejś grupy, Społecznej, no to jako dorosły człowiek muszę sfalsyfikować, czyli powiedzieć sobie, czy to jest rzeczywiste, czy, ten, czy ta narracja, którą słyszałem od dziecka, jest właściwa i dobra. I dlatego od niektórych przekonań. No trzeba się uwolnić, czyli oczyścić tego wewnętrznego narratora, który może być toksyczny, bo nasz wewnętrzny narrator, tam komunikację w środku w nas, może być związana z tym, że często słyszeliśmy różne komunikaty nieprawdziwe, krzywdzące na temat drugiego człowieka. Nawet w dobrej wierze, nawet autorytety niektóre mogły tak mówić, tylko jako dorosły człowiek pracujący nad sobą z niektórych właśnie schematów krzywdzących, nieprawdziwych powinienem wychodzić. Czasem z wiekiem też zaczynamy sobie zdawać sprawę, jak bardzo jesteśmy podobni do naszych rodziców. Jakieś podobieństwo jest, nie tylko fizyczne, ale też związane z charakterem. I ufamy, że wiele cech pięknych odzwierciedlamy naszych rodziców. I dobrze jest, ja zawsze mówię tak, zauważyć te cechy pozytywne, ale też stanąć w prawdzie i zobaczyć, no tutaj niestety zachowuje się jak moja mama, czy jak mój tata i niekoniecznie to jest dobra cecha. No i to nie jest nic złego, bo nie, jak to moja mama mówiła, nie ma domka bez ułomka, czyli w, w naszych życiu, w naszym, ale też u rodziców zawsze jest jakieś powiedzmy coś, co być może nie należy powielać, ale jest ogromna ilość, którą warto powielać i być dumnym, bo Pewne te pozytywności rodzice nam też przekazali i to jest dzięki ich solidnej takiej pracy największa no wdzięczność za, za każde dobro, które otrzymaliśmy. Przeczytam bratu taki komentarz, który ostatnio znalazłem w internecie, jak powinni postępować chrześcijanie. Cytuję: "Jeżeli jestem dla kogoś miła, ale pozwalam, żeby szedł drogą potępienia, to nie ma to nic wspólnego z miłością. Miłość jest kiedy ja tego człowieka nawracam." No, Miłość wiąże się z tym, że chce przekazać dobro. Dla nas dobro to jest nawrót, to jest przemiana, to jest życie wieczne też, nie? czyli nie możemy nie komunikować o Jezusie, bo wiemy, że to jest większe dobro niż to, co ludzie mają na poziomie np. Na tylko zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych. Czy fizycznych, no fizycznych czy, czy społecznych. Więc jestem wezwany do tego, żeby dzielić się również dobrem duchowym, bo przeżywam Pana Boga i ten Bóg jest dla mnie dodatnią rzeczą pozytywną, więc jestem wezwany do dzielenia się. Tylko cały czas problem polega, w jaki sposób ja się dzielę. Nie? Bo jeśli ktoś na przykład w to, że ma misję dzielenia się dobrem, ale teraz po trupach do celu, czyli mm. ja mam no, każdego będę teraz łapał za rękę, bo pali papierosy, mówi, mówi Pan, co palenie jest grzechem, palenie szkodzi zdrowiu, więc chyba nie o to chodzi. Być może w takich czasem niedojrzałych postawach ktoś podchodzi, dobrze, ja muszę cały świat zewangelizować, nawrócić, przemienić. No myślę, że trzeba mieć taką mądrość, pytanie, co, kiedy, ile. No i, i tutaj musimy sobie odpowiedzieć, jaka jest nasza misja, jakie jest powołanie i co naprawdę nawraca. Najbardziej przekonujące jest moje świadectwo, bo świadectwo, no, jak święty Franciszek kiedyś mówi, Chodźcie, bracia, idziemy nawracać ludzi, nie? No i ubrali się w habity, szli przez miasto. Nie? I taki bracia potem no a kiedy będziemy głosić o Jezusie Ewangelię, kiedy będziemy ich nawracać? O, no już to zrobiliśmy, nie? daliśmy świadectwo, przeszliśmy, nie. Czyli to, co nawraca, to przede wszystkim nasze słowa, nasze zachowania, jak traktujemy drugiego człowieka, jak traktujemy siebie, jak przeżywamy Pana Boga. I to jest niesamowite i to jakby na to jest zawsze miejsce. Ale jest pytanie, czy my musimy wchodzić na katedrę i z tej katedry nauczać, prawda, albo wytykać, prawda, też grzechy w taki sposób, nie wiem, w sklepie, w innych momentach, i każdemu zawsze. No to jest pytanie nie o to, czy. Dzielić się miłością, nawracać. Tylko pytanie cały czas jak to robić? Nie, żeby to było skuteczne, bo czasem ja mogę mieć dobrą intencję, ale teraz jak to robię? Będzie to odpychało, odciągało od Jezusa, bo ja nie będę reprezentował Jezusa, będę reprezentował jakiś cel nawrócenie człowieka, ale nie będzie tego Jezusa we mnie widać. Więc mi się wydaje, że w misji czy w ewangelizacji chodzi o to, żeby pokazać Jezusa i tym świadectwem, słowem przyciągać do Jezusa. Nie? Mm -hmm. I to jest tajemnica też, że no, święci w kościele przyciągali, nie odpychali. To jeśli ktoś jest takim ewangelizatorem, że będzie nawracał, ale będzie odpychał od Jezusa, czy od siebie, czy no, w sobie pokazać, to Boga. Mi się podaje taki przykład o świętości, jeszcze jak taka katechetka tłumaczyła dzieciom w szkole podstawowej, czym jest świętość, bo dziewczynka mm -hmm. zapytała w kościele: A proszę pani, co to być znaczy świętym? No i ona pokazuje witraże. Mój święty to człowiek, który przepuszcza słońce, światło przez siebie, nie? w różnych odcieniach, w różnych barwach, w różnym kształcie. Nie? I teraz, jeśli w tym dążeniu do nawrócenia my przepuszczamy Jezusa, czyli miłość przez siebie, słowem, czynem, świadectwem, no to tak i coś jest zawsze, mi się wydaje, będzie pozytywne, choć może być odrzucone też, nie? Mm -hmm. ale tym bardziej może być odrzucone słowo, które jest związane z nienawiścią, z oceną, z moralizowaniem, z krytyką. Mm -hmm. To są też bariery komunikacyjne. Jedną z nich właśnie, wracam do tego pytania, to jest moralizowanie, czyli ja stoję w pozycji, ja wiem, ty nie wiesz, nie? Mm -hmm. ja mam życie oświecone, ty nie masz życia oświeconego. Mm -hmm. I mi się wydaje, że trzeba trochę pokory wejść, żeby właśnie zrozumieć człowieka i założyć, że to, co ja wiem, jak wiem o Panu Bogu, nie zawsze musi być wszystko też prawdziwe i o takie oczywiste. Mm -hmm. To z racji, że nasz umysł ma nawet ograniczone możliwości poznania Pana Boga. Ja na przykład bardzo lubię w teologii tak zwaną teologię właśnie negatywną, czyli teologia, która nie jest w stanie powiedzieć o Panu Bogu, bo on jest znacznie większy od naszych słów, od mm -hmm. naszych myśli, od sposobów wyrażania, definiowania. Nie znaczy, że Boga nie ma, czy nie można nie mówić o Mówić o Panu Bogu, a tylko trzeba mieć świadomość, że jest taką tajemnicą, że przekracza tą formę, ten garnitur, który ja na niego szyję, nawet najpiękniejszy, czy, czy prawda, jakieś ubranie. I to mi daje pokój też, bo kiedy ja myślę sobie, że o Bogu już wiem wszystko, to wtedy to przestaje być już Bogiem, to co mówi o Panu Bogu. Więc w tym kontekście pokora, świadomość prawdy. Ale też większy akcent na świadectwo niż tylko przekazywanie słowne, wytykanie błędów. Nie? Bo mhm. myślę, że możemy, ta osoba, która pisała, być może gdzieś tam na forach można być taki trochę, że się obkłada poglądami nie? Mhm. na zasadzie apologetyka, czyli kto kogo przeciągnie, kto ma więcej argumentów. To jest też potrzebne. Ale zawsze z szacunkiem, zawsze z miłością, zawsze z taką bazą tego, że ktoś może nie mieć w tym momencie łaski, zrozumienia, nie musi być pociągnięty od razu do Pana Boga. Jest coś takiego, że apologetyka jest kojarzona z taką naparżanką. Ja, tak. e, intelektualne argumenty tutaj wyciągnę takie, a tutaj takie, a tu ci przyłożę Świętym Tomaszem z Akwinu, tak. Tak? A ja ci przyłożę Hume'em i jego argumentem, tak? I, i taka jest naparżanka i no właśnie, no musimy się zastanowić jako chrześcijanie, tak, jaki jest nasz cel tego wszystkiego, dla kogo my to robimy. I co my chcemy pokazać przez taką dyskusję też, Tak, nie? tak. Więc apologetyka jest dzisiaj potrzebna, bo chodzi o to, żebyśmy my też właśnie klaryfikowali naszą tożsamość, czyli kim ja jestem, katolik, co to znaczy być katolikiem, co to znaczy być franciszkaninem, co to znaczy być na no, przykład nie, murarzem. Więc trzeba mieć jakby, potrafić uzasadnić swoją wiarę, dlatego ten rozwój wiary intelektualnej jest bardzo potrzebny. Natomiast w momencie, teraz musimy zakładać też, że będziemy spotykać się z ludźmi, którzy nie mają takiego zrozumienia ani tej samej kultury, tego samego doświadczenia. I teraz to, że ja mam jasność, nie oznacza to, że ja muszę komuś też, prawda, yy, muszę się pozwolić, żeby ta osoba też ją, ją poznać, po prostu krótko mówiąc. Yy, I mi się wydaje, że apologotyka tak, naparzanie się w pewne dawanie argumentów, ale z, z całą taką świadomością wielkiej pokory, to, że ten mm -hmm. człowiek jest w innym procesie, w innym czasie, być może nie ma teraz łaski zrozumienia tej danej prawdy, nie? Dzisiaj Jezus respektował to, bo kiedy mówił o zmartwychwstaniu albo mówił o Eucharystii, że kto spożywa moje ciało, ma w życie sobie, że trzeba Eucharystię przyjąć, Jego ciało skonsumować, to wielu się zgorszyło, zaczął odchodzić. Jezus mówi do apostołów, czy wy też chcecie odejść? Apostoł Piotr mówi, panie, do kogo pójdziemy? Te masz słowa życia wiecznego. Bardzo ciekawa rzecz, że Jezus mówi bardzo słowa trudne, nie, do, nie trudne do przyjęcia dla słuchaczy, odchodzi, czyli zgadza się na to, a z drugiej strony nie zmienia swojego dyskursu, prawdy o Eucharystii, że stanie się ciałem do zjedzenia, do skonsumowania wręcz. I On z tego nie rezygnuje, bo też Zakłada, że w tym procesie poznawania do prawdy jest jakaś pedagogia wzrostu, poznawania, gdzieś jakieś przyjście być może inaczej trzeba też jeszcze powrócić do tej danej prawdy i ją kształtować. W tym kontekście tak myślę, że mogę mieć słuchaczy, którzy dzisiaj mogą tego nie przyjąć, nie zrozumieć. Pytanie, co mogę podzielić się, ile mogę podzielić się, żeby ktoś zrozumiał i przyjął z tej prawdy, którą chcę objawiać o Bogu. Nie? A czy właśnie takie wykorzystanie retoryki. Jakichś takich technik dyskusji, powiedzmy, bo już nie chcę używać słowa manipulacja, bo to już nie powinniśmy takich rzeczy robić. Ale no, właśnie, takich rzeczy to, to jest w porządku. No tak, bo to jest związane, czy znamy prawidła komunikacji, czy wykorzystywać je? Tak, no bo one wszystkie służą do tego, że ułatwiają, że dana treść czy przesłanie dociera do drugiego człowieka. Więc jak najbardziej korzystać z takich wiedzy, czy nie wiem, wiedzy dziennikarskiej, czy aktorów, prawda, czy specjalistów, którzy się specjalizują w określonej dziedzinie komunikacyjnej. Jak najbardziej. Oczywiście, manipulacja jest wtedy, kiedy my na przykład używamy tego do swoich celów, takich określonych, egoistycznych celów, i też no, oszukujemy człowieka. Nie? A tutaj na zasadzie to jest takie coś, że ja używam wiedzy, która ma mi pomóc też w dojściu do, 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 do słuchacza. Nie? No tak, ale to. to... No to jest tak, jak no, dzieciom na przykład coś mówimy, no to ja muszę bardziej mówić obrazowo, czy wykorzystać, mm -hmm. nie wiem, jakiś może obraz, jakąś scenkę podczas ewangelii zrobić pytanie, czy no tak, trzeba właśnie to być konieczne, niż do dzieci mówić tylko z poziomu głowy racjonalnie, bo te dzieci nie, nie to, zrozumieją to, to, to. po 3, 15 sekundach będą patrzyć się w mury i tak dalej. Nie? Więc cały czas musimy myśleć, nawet dzisiaj się zmienia też odbiorca, bo żyjemy jednak w świecie mediów, gdzie są obrazy. I teraz weźmy przekaz na przykład homilii, przekaz mm -hmm. kazań. Musimy uwzględnić, że przychodzi człowiek na Msze świętą i mamy 10 minut. Te 10 minut musimy mądrze zagospodarować przez słowo, bo nie działamy obrazem, ale słowo staje się obrazem, po to, żeby przytrzymać uwagę, a z drugiej strony dać pewne przesłanie, gdzie nie jest łatwo, bo ten człowiek bardzo szybko może być zniechęcony. To jest, to jest sztuka teraz, nie? Powiedzieć dobre kazanie, nie znudzić ludzi przez 10 minut, trzymać uwagę. To naprawdę, to jakieś w seminarach powinno być specjalne, homiletyka jakaś. No jest, jest. Ja wiem, że jest, ale to chyba jeszcze za mało tego. Znaczy, no. to dopiero będziemy w sensie. widzieć skutki po iluś latach, nie? Bo, albo dla księży z powrotem na kurs. Pewnie to są dobre też intuicje. My u nas w seminarium mamy komunikację, właśnie. Ja, my analizujemy, ja na, na moim kursie to analizujemy różne przekazy mhm. i pokazuję, co jest na przykład kluczem, że ten przekaz jest dobry do odbioru, czy słyszymy ten przekaz, a tego już nie słyszymy, albo jakie trudności mhm. się pojawią. My to, ja to analizuję ze studentami trochę. Ale później, cóż, no, ja mogę mieć wiedzę, pytanie, na ile ta wiedza wejdzie w moje życie, w moje a, słowo tak. i to jest już też różnica, nie? A, ale, ale tego powinno być więcej. Mhm. Jeszcze wrócę do tego, a propos właśnie tej wypowiedzi, którą przeczytałam, bo, bo często jest tak, właśnie w takich wypowiedziach, że część jest prawdziwa, tak, że nie zawsze trzeba być miłym, tak? Mhm. Myślę, że nie zawsze trzeba być miłym, że jak czy. Pytanie, znowu, co to znaczy miły? No bo zawsze uważam, że trzeba respektować człowieka być kulturalnym. Czyli nie ma zielonego mm -hmm. światła, ja był agresywny w słowie mm -hmm. dla kogoś. Nie? Teraz ty... czy, czy ja muszę być miły, jeśli, przepraszam, tylko ktoś mi na przykład plunie na twarz, albo mnie uderzy, Ja muszę mm -hmm. uśmiechać się być miły. Bo no pytanie, tak, tak, jak tak, to tak, rozumie tak, ktoś tak, miły? Tak, tak, jako miły, taki plastikowy, serdeczny, cały czas uśmiechający się nie, bo Jezus jak też dostał po twarzy, mówi, dlaczego mnie bijesz? Nie był miły, ale On nie był agresywny, że mu oddał, prawda, tak samo. Więc pytanie, te, te miły, bo to, ktoś może rozumieć, być miły to znaczy pasywnie przyjmować mhm. jakiekolwiek zachowanie drugiego człowieka agresywnego. No nie, to nie jest chrześcijaństwo, mhm. nie. Że, jeśli ktoś na przykład chce, patologiczny jest i swoją złość chce wylewać, pomyje na mnie, na przykład frustracji, teraz ja muszę to ciągle jak gąbka przyjmować. Nie sądzę, bo pytanie o granice. Ja jestem ja, ty jesteś ty, ja jestem odpowiedzialny za moje życie, i teraz nie mogę pozwolić, żeby ktoś w jakiś sposób świadomy albo nieświadomy na przykład wpływa na moje życie negatywne, bo ja odpowiadam za moje też życie. Nie, nie wiem, czy, czy do końca tak, słyszałem tak, tak. pytanie, o to, bo o to mi chodziło. jak co to Dokładnie o to mi chodziło. <laughs> się Ale druga rzecz jest taka a propos tego, że. Chyba mamy trochę problem z tym w kościele, że mówimy, że musimy nawracać ludzi. Tak, co, co nie jest. Ja bym się z tym nie zgodziła, że nie, my nie musimy nawracać. My mamy, my mamy mówić Ewangelię, tak? Mm -hmm. My mamy dawać świadectwo Chrystusa, a nie nawracać ludzi, bo na, nawracać to można siebie, tak? A nie drugiego człowieka. I tu jest jakby chyba też pies pogrzebany, nie? Że, że my mamy takie cele, mm -hmm. które są nierealne. I, I co byśmy nie zrobili, to, to tego nie zrobimy, tak, bo człowiek musi się sam nawrócić yy, i, i się frustrujemy w naszej takiej komunikacji, ewangelizacji, yy, próbujemy, no właśnie. No, no nawrócić się właśnie przez nasze świadectwo. Święty Franciszek też, żeby zrozumiał, że naprawić kościół, bo miał takie w San Damiano taki, taki sen, właśnie i i odbuduj mój kościół, takie słowa i Franciszek nie poszedł nawracać biskupów, kap, prawda, Papieża, tylko on mówi, zrozumiał. Na początku zaczął odbudowywać fizycznie kaplicę, więc rzeczywiście zrozumiał dosłownie ten sen, ten przekaz, ale później nawrócić, odbudować kościół to znaczy przemienić się, właśnie nawrócić siebie. Wręcz wszedł w drogę nawrócenia. Więc nawrócenie to jest metanoja, czyli zmiana myślenia, czyli no jak mogę zmienić komuś myślenie, jeśli on jest uparty albo nie chce swojego myślenia zmienić, no jest to nawet niemożliwe, czyli jeśli ja sobie daję cel, że mam zmienić swoje myślenie, a ktoś się będzie bronił i będzie nie chciał, więc pytanie, czy ja mam komuś zmieniać myślenie, formatować jego mózg, umysł? Hmm. Chyba nie. Mogę jedynie powiedzieć, słuchaj, y, temu doświadczenie wiary powoduje to w moim życiu, potrafię przebaczyć. Mam poczucie, że Bóg mnie przebacza i to jest dla mnie zdrowotne, to w tym czuję radość. Mam też nadzieję, kiedy doświadczam choroby, że moje życie ma też głębszy sens, jest w Bogu. I teraz te świadectwo mogę dać i, i teraz ktoś może się tym zafascynować, bo może zobaczyć, że rzeczywiście ten człowiek jest inny, bo przez pierwsze lata chrześcijaństwa to, co było, oni mówił tak: zobaczcie, jak oni się miłują. Czyli oni nie nawracali słowem, tylko nawracali swoim czynem, żyli miłością i to przyciągały. I teraz, jeśli my dzisiaj będziemy żyć naprawdę Jezusem, naprawdę, to to będzie niesamowite bomba światła dla ludzi, bo my chcemy też tak żyć. I teraz chodzi o to, żeby tak żyć, żeby ktoś powiedział: Kurczę, ja ci zazdroszczę, ile masz pokoju serca. Tak, ale ja przerwę. Ja no. uważam, że ta komunikacja werbalna też jest ważna. Jednak no mamy tego świętego Pawła, który chodził, rozmawiał z ludźmi. I, i, I tam jest wielokrotnie napisane, tak? Znaczy, no, I miał te swoje, znaczy, i dialogi, i też wypowiedzi, tak? I to nie jest tak, że no, możemy od tego, znaczy, że powinniśmy od tego. Uciekać, także już A, tylko o świadectwo, nie mówmy, dopóki nas nie zapytają. No tak, to jest, no gdzieś trzeba mieć jakiś pewnie balans, bo nie chodzi mi o to, że mamy sobie się zamknąć w domach i sobie świadczyć miłością, jak ktoś mnie zobaczy, dobrze jadę samochodem, to daję świadectwo A no. Dopóki mnie nie zapyta, to ja nie I, będę nie, o tym mówił. No jesteśmy też ważni, że Bóg dał nam też słowa, to jest, to jest łaska, mamy też dawać świadectwo słowem, wychodzić, niektórzy są wezwani do tego, żeby na stadionach przemawiać, nie? niektórzy są wezwani, żeby w, nie, w pracy przemawiać, prawda? I, I no to jest forma nie tylko takiego cichego, ja akurat kładę akcent na to, bo, bo czasem jest tak, że mm -hmm. Spotkamy się z takimi ewangelizatorami, którzy na, na ulicy krzyczą, prawda, mhm. a w domu nie, nie do końca jest świadectwo dobre. Ja jestem przeciwnikiem takiej braku spójności. To mhm. jest tak, kiedyś mhm. przeczytałem taką opowiastkę niedawno, że żona mówi na jakimś spotkaniu: Wiecie, co mój mąż. To na spotkaniu konserwatywnych jest bardzo konserwatywny, ale jak pójdzie do liberałów, to jest bardzo liberalny, ale w domu pienięg który jest diabeł, nie? <grystanie> <grystanie> w tym kontekście. My możemy gdzieś być jacyś tacy <grystanie> na zewnątrz, autoprezentować coś czy mówić, tylko pytanie całe, dla mnie jest koherencja, czy jaki jestem w domu? Czy w domu powiedzą o mnie, że jestem tym ewangelizatorem? Czy w domu widać tę misję? Bo. Teraz dobrze, jeśli w domu widać, to ja oczywiście jestem wezwany, żeby tym darem dzielić się innym, z innymi słowem. Czyli dzieciom przekazuję, prawda, swoim przyjaciołom w pracy przekazuję. Spotykam kogoś na przystanku, mu mówię, w końcu czuję wezwanie, idźcie na cały świat. Może misję, właśnie, wyjechać na misję i ktoś zostawia wszystko i jedzie na misję. Są świecy, którzy jadą na misję, są osoby konsekrowane. No i to może być tak jak najbardziej. To jest, ja tego nie chcę w ogóle zminimalizować, mhm. tylko chyba chcę pokazać, że dla. dla Większości z nas to świadectwo bardzo często jest przede wszystkim zawsze przez życie, i tu jakby nie mamy, nie musimy się wytłumaczyć, że tego nie możemy robić, czy nie jesteśmy tu wezwani. Być może nie jesteśmy wszyscy wezwani, żeby na katedrze jakieś w kościele, czy yy, prawda, w jakimś spotkaniu yy, przemawiać, ale życiem tak zawsze. Nie wiem, czy jestem w miarę klarowny. Ja myślę, że jak najbardziej to jest. Yy, myślę, że w naszym życiu to jest konieczne, żebyśmy wyważyli tę sytuację. Tak? kiedy kiedy mówić, kiedy mhm. dawać tylko świadectwo? I ta, bo tak, tak dzieje też Kościół, tak? W sensie takim, że, że wiemy, że są takie miejsca na świecie, gdzie nie możemy mówić o Chrystusie wprost. Możemy tylko przez naszą obecność, tak, gdzieś w krajach arabskich i tak dalej, być tam i jakoś dawać świadectwo. Ale z drugiej strony no, są takie sytuacje, gdzie jesteśmy w Polsce, na przykład przyjeżdżają do nas migranci i tak dalej, i, i są takie pomysły, że no, nie mówmy o Chrystusie im, bo. Yy, no, bo to nie wypada, jakby, tak, bo, no ale dlaczego nie wypada, tak? Jakby, no, mamy, mamy, mamy to, tak, no narzędzie, jakim są nasze usta, gdzie możemy po prostu pewne rzeczy zakomunikować. Nie mówię, że to musi być w jakiś taki sposób, no to właśnie, no to trzeba znaleźć taki sposób, jakby, żeby to zrobić. Taktownie powiedzmy, nie narzucając się nie, yy, nie tego, ale no też jakby nie pozbywajmy się jakby tego narzędzia. tak? No, myślę, że to kontynuacją tej myśli może być tak, że Chrystus nie może być produktem, który my chcemy sprzedać komuś, bo mhm. Chrystus musi być w naszym życiu. Teraz, jeśli ja mówię, daję komuś, czy to będzie ubogi, czy to będzie ktoś z innego kraju, przy, przybysz, to ja mu daję dobro. Co potrzebuje? Potrzebuje wody, potrzebuję chleba, mm -hmm. nie? Teraz, jeśli ja przeżywam Chrystusa w całości mojego życia, to jest dla mnie dobro. Dlaczego mam nie mówić o tym dobro, prawda? Tak, tak, nie znaczy, właśnie. że go muszę nie szanuję jego doświadczenia, kultury czy religijności, tylko dzielę się dobrem, jakie mam. I w tym kontekście ja tak rozumiem, że też będę mówił o moim doświadczeniu wiary. Ona będzie widoczna, ale w pewnym momencie powiem, ktoś się zapyta, dlaczego tak, tak postępujesz. Ja, ja mam takie doświadczenie, kiedy właśnie żyłem z kimś, kto inaczej myśli religijnie. I w pewnym momencie, przez czas po trzech latach, właśnie z tą grupą terapeutyczną w Stanach, jak ja miałem, to oni zaczęli się pytać, Piot, co to znaczy, że ty na przykład codziennie chodzisz na świętu, jesteś w Habicie, co to znaczy, jesteś zakonikiem, więc oni zaczęli się pytać o tą różnorodność. Wtedy był czas świadczenia, mówienia o czymś, co nas bardzo różni. Co oni, to jest pytanie, kiedy komu co powiedzieć? Nie? Bo nie jest pytanie, czy mówić, tylko pytanie, jak i kiedy mówić, żeby to było dawało owoc. Nie? I to jest trochę ważne. Bo jeśli od razu pójdę do kogoś, co jest na przykład głodny, i nie ma co jeść, i ja mu zacznę mówić, Jezus cię kocha i dam mu obrazek, to jest ważne też przekaz, żeby on nie myślał tylko o jedzeniu. Ale być może, jakby te, ta druga miłości jest, dać mu go nakarmić, i później być może, jeśli stworzy się przestrzeń, żeby opowiadać też, dlaczego ja to robię, dlaczego zostawiam pracę i wychodzę na ulicę i, i z kimś tam się dzielę, czy swój czas marnuje, mógłbym siedzieć w domu, a idę na przykład i, i, i to zrobiłem. Dlaczego ja wybrałem zakon, a nie na przykład wybrałem jakiś inny styl życia? Nie? Jeśli ktoś jest zaciekawiony, otwarty, ja mogę też zaproponować, powiedzieć, dlaczego to zrobiłem. Nie? Zbliżają się święta, zbliża się Wigilia, usiądziemy sobie przy stole tym wigilijnym. No i co? Czy to jest dobry czas na mówienie o wierze? Czy, czy to jest takie, że o zaraz się tam pokłócą ze sobą, już nie mów, bo już ten nie chodzi do kościoła, tamten, po co te kłótnie wszystkie? Czy to jest dobry czas na to? Czas jest bardzo dobry, jak każdy, a ten świąteczny szczególnie, bo celebrujemy coś, co jest związane z wiarą. Nie celebrujemy, prawda, Hipopadana czy Mikołaja, tylko, tylko celebrujemy wydarzenie religijne. To jest pierwsze, więc dobrze by było o tym wydarzeniu religijnym powiedzieć. Jednak ten stół świąteczny może pokazywać, że my mamy ogromny trudność w rodzinie rozmawiania w ogóle już nie tylko na tematy religijne, bo pytanie, jeśli do, dla wielu ludzi święta są obciążone emocjami negatywnymi, trudnymi takimi, mm -hmm. że właśnie się pokłócą, poróżnią, wejdą na politykę i gdzieś tam, prawda, wychodzą zranieni z, taki, z takiego czasu. I dla mnie to jest, to jest znak tego, że przede wszystkim my nie potrafimy normalnie rozmawiać, słuchać. Więc ten etap jest bardzo ważny do przejścia. Posłuchajmy, pobądźmy, nawet jeśli ktoś inaczej myśli, pozwól mu inaczej myśleć, mm -hmm. a jeśli ty inaczej myślisz, prawda, inaczej patrzysz na politykę, to ja z tobą nie będę rozmawiał dziwami, trzaskami, wychodzi nawet w takiej hmm. sytuacji. Myślę, że to pokazuje, że serce nasze jest niezewangelizowane, że nie rozumiemy świąt po części. Choć to jest niestety często się zdarza. I, i, i tutaj, właśnie, święta mogą być takim ciekawym sprawdzianem, testem, momentem, w którym, właśnie, no, czy ja potrafię kochać kogoś, kto inaczej myśli, inaczej przeżywa Pana Boga, i czy potrafię o tym rozmawiać. I wtedy, czy potrafię pozytywny dać przekaz Pana Boga, nie? co dla mnie jest ważne. I w niektórych rodzinach ten przekaz wiary jest akcentowany w tej tradycji, bo się czyta na przykład właśnie fragment z Pisma Świętego. Nie? W mm -hmm. Ja znam takie rodziny, które też o rodzice rozmawiały z dziećmi na temat tego wydarzenia mm -hmm. o Panu Bogu, prawda? czy to jakiekolwiek to są święta. Więc tej tradycji, ale też tego zwyczaju, czy to można ożywiać, tego się uczyć, przekazywać i w pewnym momencie można też sobie pomyśleć, okej, okay, no nie rozmawiałem, no może jakiś temat z życia wiary zaproponować, ale nie jakiś kontrowersyjny, który będzie powodował bardzo jasne takie różnice, które będą od razu stworzył dwa, trzy obozy, które będziemy się naparzać. Tylko może, no ja coś innego podzielić jakimś doświadczeniem ze swojego życia duchowego w tym roku, co się wydarzyło i, i dać żeby jakiś taki cel, temat pozytywny. I to są takie dosyć, byłyby próby wielkie, gdyby coś takiego nastało w rodzinach. Nie? Ja w ogóle uważam, że powinniśmy dać dzieciom mówić w czasie świąt. To jest, to jest świetne, bo dzieciaki po prostu oni zadają trudne pytania czasami. I wtedy my musimy się zastanowić, co tu powiedzieć, a też też fajnie potrafią czasami właśnie dzieci nawet ewangelizować dorosłych, tak? Hmm. Swoją takim, że mają odwagę czasami mówić, tak? Czego my na przykład nie mamy czasami odwagi, nie? Hmm. nie to, absolutnie te pytania przed dzieci są strasznie takie... Świetne. Z jednej strony mega proste, z drugiej strony dające do myślenia, że jest trudno czasem znaleźć odpowiedź. Tak. Dzisiaj ja pamiętam, jak ktoś pytał: takie dziecko podchodzi do mnie do mówi, A co to była wystawienie Panie Jezusu w Monstracji? A co to znaczy, że pan Jezus jest w Eucharystii? No i proste pytanie. No, no teraz, tak. O, i mama przychodzi do księdza, niech ksiądz wytłumaczy mojemu dziecku, bo zadałem przed chwilą pytanie, co to znaczy, że tam pan Jezus jest ukryty? I teraz znaleźć odpowiednie słowa, żeby te dziecko. Transsubstancjacja. Właśnie, albo od tego zacząć, nie? albo właśnie Bóg Trójjedyny, prawda? Transcydentny, wszedł w ale tutaj w wymiarze tego ciała jest właśnie obecny. Dziecko nie rozumiem. Jakim język? Proszę, siedza, po polsku, jest i po polsku, nie po fińsku? To jest sprawdzian naszej wiary. Nie? No. Małe, ja mam dzieci przedszkolaki, nie? jak oni mi zadają pytania, to to jest naprawdę sprawdzian wiary, jak, jak ja jestem w stanie im wytłumaczyć, w co my wierzymy. Nie? No, to jest sztuka. Jak byłem teraz niedawno też za granicą i taki właśnie znajomy filozof James Pałelski ma chyba, 12 lat ma jego synek, nie, ale już taki ma umysł pytający, mówi tak, mówi Piotr, mój syn ma do ciebie pytanie, mówi, no słucham, a syn mówi, dlaczego Bóg nie stworzył lepszego świata, nie, czy musiał stworzyć taki, jaki jest, nie, i teraz wytłumaczyć ten koncept i on naprawdę pyta, ani tam nie ma ironii, ani złości, tak, ani, tak, tylko to tak. dziecko, znaczy, zadaje pytania i w ogóle ja uważam, że pytania w wierze, nawet jak nie potrafimy znaleźć tak. odpowiedzi, albo nawet tych odpowiedzi nie mamy dzisiaj, są bardzo ważne, nie, czy, czy one prowokują, nie, dzisiaj na przykład Pytania do naszej grupie dyskusyjnej, braciom, mówię, bracia, co to znaczy duchowość? Nie? Gdyby ktoś zdał mi taką definicję od serca, nie, nie podręcznikową, książkową z podręcznika duchowości, tylko jak ty rozumiesz słowo duchowość? Czyli przyjdzie do mnie człowiek, który w ogóle, no, no nie wiem, nie zna tego słowa dres. jak możemy wytłumaczyć nie? przez nasze doświadczenie słowo duchowość? Można analogię znaleźć, nie? No, no jakoś obraz analogii. Nie chodzi nawet o, tego, o dziecko, nie? ale nawet ludzie dorośli, którzy też mają takie pytania, i Tutaj warto właśnie wejść w szkołę gimnastykowania, się poszukiwać dialogu, rozmowy, żeby być może złapać jakiś taki sposób mówienia o czymś, co jest dosyć takie dla kogoś może być niekonkretne albo totalnie abstrakcyjne. A czy to taka komunikacja Twitterowa, SMS-owa, gdzie trzeba. Tak, w skrótach mówić i tak dalej, to, to pomaga czy przeszkadza w takiej normalnej komunikacji? No, ona wiąże się z og, og, ograniczeniem, bo na przykład te tweety do iluś, prawda, iluś znaków mam, nie wiem, 140, chyba, 160, jest, chyba jest. 160 znaków, prawda? Mam tylko możliwość wypowiedzenia. Ja czasem chcę czymś się podzielić, patrzę, oj, połowę mi ucila, teraz, jak powiedzieć chcę. Z jednej strony uczy to mhm. dyscypliny, żeby w krótkich słowach, zdaniach coś wyrazić, a z drugiej strony na pewno wszystkiego nie możemy w takich no, tekstach wyrazić. Więc to jest ogromna możliwość, bo daje zasięg mi kontaktu z innymi. Niekiedy pytanie teraz, w jakim celu ja używam Twittera? Nie? Bo ja, ja akurat Twittera mam i tak zastanawiam się, ludzie tam rzeczywiście odbieram wrażenie, może takie, no ale że dużo jest naparzania, przepraszam, za taki kolokwializm, nie? ale chodzi o to, żeby komuś z przeciwnego, kto inaczej myśli, dopiec, dogryźć i, i tak dalej. I Cięta teraz, riposta, żeby była. No, I teraz być może ktoś w tym się specjalizuje. Moje jest pytanie takie czy spotkałeś kogoś, to jak dajesz takie cięte riposty, złośliwe pewne, żeby kogoś powiedzmy nawet zrujnować jego, jego sposób myślenia. Czy ta osoba się kiedyś nawróciła, przemieniła? Jeśli da mi ktoś takie świadectwo, tak, przez moje tweety ta osoba zmieniła poglądy, no to będę zdumiony. Na razie ja tego nie widzę ostatecznie, bo jak są dwa obozy usztywnione w swoim myśleniu, się naparzają, to nie jest tam, nie ma otwartości, nie ma tej, tego typu komunikacji. Więc, do, do, bo wracam do pytania, ten Twitter czy inne środki społecznego przekazu, ja uważam, że jest sens, musimy w nich być, z nich używać, ze świadomością, że są też ograniczone, nie? Ale, ale myślę, że trzeba tam też dać siać słowo Boże, Ewangelię i pewną inną perspektywę, nie? Podobno jak się nie umie czegoś wytłumaczyć w dwóch zdaniach, to się tego nie rozumie. Okej. Okay. To dużo nie rozumiemy. Dużo nie ja rozumiem. też osobie sobie powiedzieć, bardzo dużo nie rozumiem. No ale, tak, ale, ale to jest prawda też o nas. Trzeba żyć w prawdzie tak ze sobą. No. Dużo rzeczy nie rozumiemy. Tak, tak. Czyli rzeczy Jesteśmy w procesie. Tak, tak, tak. Nawet Jesteśmy. mając doktorat. Tak jest, to prawda, coś tym jest. No. Trochę pokory trzeba mieć. Ale zgodzić się na to, że wszystko jej nie rozumiemy, bo no na pewno Pana Boga bardzo nie rozumiemy. Czasem siebie nie rozumiemy. Nie? Swoich, swoich słów, swoich zachowań pewnych, no możemy mieć takie, nie? że wow. No, ale to nie znaczy, że w jakiś sposób nie, nie funkcjonujemy w świecie chaosu. Nie? Dziękuję bardzo za rozmowę. No właśnie, żeśmy się trochę pokomunikowali, czegoś żeśmy się nauczyli chyba od siebie. Ja się przynajmniej nauczyłam, od brata. Będzie książka niedługo. Tak, o komunikacji. Tak. Tytuł będzie brzmiał y, Komunikacji warto się nauczyć. Tak? No, komunikacji można się nauczyć. Można, no, to żeśmy napisali w duecie siostrą Anią Marią Pudełko. A to siostra Anią, nie siostrą Judytą. Nie, siostra Anią Marią. No, A, to, to ja są myślałam, dwie siostry zakonne, tak, tak. które są siostrami. Siostra Judyta jest bibliską. A siostra Anna Maria jest pedagogiem po A, to ja byla, cały czas myślałam o siostrze Judycie i tak się nie, ale, tutaj. Ale, ale ta od psalmoterapii jest z Judytą. Psalmoterapia to jestem ja, autorem ta 365 tak, 360 dni to jest, dni? Nie, to jest też siostra Anna. Tak? tak, to o, matko, to jest... cały czas myślałam o siostrze Judycie. Znaczy, bo bo siostr ja, siostra Judyta była moją wykładowcą i tak jak po prostu, jak okay. myślałam. No, ona Padełko. jest w Tak, tak, to ja, myślę. Ja, ja myślę. Natomiast ten projekt komunikacji można się nauczyć, jest o tyle też bardzo ciekawy, bo jest właśnie ten, ten moje doświadczenie uczenia komunikacji w seminarium przez ponad 6 lat i siostra Anna Maria też pracuje warsztatami nie tylko z religijnymi, więc też jej doświadczenie, jej język, jej wrażliwość też na te tematy będzie obecna w tej książce. Więc taki ciekawy produkt, jeśli mogę dwa słowa jeszcze tylko o nim powiedzieć, tak, 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 bo, tak, proszę, bo proszę. zaczynamy od historii, konkretnego doświadczenia. W każdym rozdziale będzie 20 rozdziałów od takiego epizodu z życia. Później mówimy krótko o jakimś aspekcie teorii komunikacji. Później pokazujemy to w grafice, jest ukazany ten temat i przechodzimy do Ewangelii. Szukamy, żeby tą teorię zobaczyć w jakimś doświadczeniu Ewangelii, w Słowie Bożym i na końcu zadajemy pytania, żeby odbiorca czy czytelnik mógł też jakby te tematy przetransportować do swojego życia, więc to jest taka logika każdego rozdziału, bardzo krótkie miały być te mm -hmm. rozdziały, ale myślę, że dosyć będzie to ciekawe też spektrum spotkania się z tematami komunikacji, nie? Bo w dobrej formie też powinno być to takie komunikatywne i właśnie wydane, z takim elementem przystępnym, graficznym, więc czekamy na tą książkę. Czekamy, czekamy. Jak się gdzieś pokaże to Będziemy informować. To będziemy informować. Tak, <noise> dziękuję bardzo raz jeszcze. Bardzo Dziękujemy dziękuję. naszym widzom, naszym słuchaczom. Jak zwykle pod koniec zapraszam do naszej czytelni kontragentiny.pl. Tam również księgarnia apologetyczna, gdzie no przede wszystkim argumenty, przedstawiam argumenty dotyczące wiary chrześcijańskiej. Dzięki jeszcze raz. Do widzenia. Do usłyszenia. Do widzenia. Szczęść Boże.